Wszystkich Państwa przywita i otworzy dzisiejszą konferencję rektor naszej uczelni, pan profesor Krzysztof Rybiński, którego serdecznie zapraszam. Dziękuję bardzo, witam wszystkich bardzo serdecznie na konferencji Kapitał Intelektualny Szkół Wyższych, która jest organizowana wspólnie przez Uczelnię Wistula, Wyższą Szkołę Turystyki i Rekreacji oraz Gnieźnieńską Szkołę Wyższą Millennium. Problem nie polega na tym, że uczelnie padają i trzeba będzie zwalniać profesorów też na uczelniach publicznych, zaraz nie będą mieli co robić, tylko polega na tym, że będzie bardzo mało młodych ludzi, którzy będą dźwigali tą gospodarkę na swoich barkach. W związku z tym dźwigamy na swoich barkach jako szkolnictwo wyższe obowiązek, żeby młodzi ludzie, to mało liczne pokolenie, to było pokolenie, w którym odkryjemy talenty, że większość z nich podejmie pracę dobrze płatną, bo mają dobre kompetencje potrzebne na rynku pracy, gdzie wielu z nich założy firmy, które będą miały kapitalizację liczoną w setkach milionów złotych albo w miliardach, sami stworząc setki lub tysiące miejsc pracy, bo tylko wtedy jako kraj odniesiemy sukces. I to jest właściwe postawienie problemu. Dear distinguished guest, I am honored to be here today, first time in Poland. We are quite excited. We are coming from Turkey. I am the Vice President for Academic Affairs at a newly established foundation university in Turkey. And I am delighted to share with you our own experiences about how to create effective international collaborations. Przede wszystkim, co to jest kapitał intelektualny? Otóż nawet to pojęcie nie jest zbyt dobrze zdefiniowane i różnie rozumiane, bo w literaturze, jak Państwo widzą, mówi się na przykład o aktywach wiedzy, czyli knowledge assets, mówi się o intangibles. Jeżeli popatrzycie Państwo głębiej nawet, asset po angielsku to jest aktyw w liczbie pojedynczej, a w liczbie mnogiej aktywa. Czy kapitał intelektualny rzeczywiście powinien być po stronie lewej bilansu? Bo zastanówmy się, to de facto, jeżeli pracownik przychodzi do firmy, to on użycza swoje umiejętności, a więc już można nawet na tym poziomie zastanawiać się, czy nie powinno być to nazwane na przykład pasywami wiedzy. A więc zaczynając budować jakąkolwiek organizację, w tym oczywiście uniwersytet, pamiętajmy, że zaczyna się ona zawsze od ludzi, wokół których się buduje ta struktura wewnętrzna. Pytanie badawcze, czy mierzymy las, czy mierzymy drzewa? Wiele uczelni, wiele instytucji niestety według mnie mierzy drzewa. Jeżeli byśmy stosowali do polskich uczelni mierniki międzynarodowe, to właściwie nasz kapitał intelektualny powinien wynosić 0,000. I ja uważam, na koniec chciałbym Państwa zarazić tą ideą, nie wiem czy mi się uda, że w Polsce oprócz rankingów potrzebny jest system benchmarkingowy, to znaczy, żeby oddolnie szkoły wyższe w Polsce zaczęły same siebie mierzyć. Niektóre uczelnie posiadając podobny w zakresie wielkości kapitał intelektualny, jedne osiągają sukces, a drugie no po prostu padają. Umiejętność nie tylko budowy tego kapitału, ale umiejętność jego wykorzystywania. A jednocześnie w tym czasie powstają szkoły biznesu zupełnie nikomu nieznane, o wiele niższym poziomie kapitału intelektualnego, które dają sobie radę na rynku. Jednym z takich czynników na przykład jest to, czego się strasznie w naszych szkołach boimy, oceny, ewaluacji jak zajęć dydaktycznych. System oceny, który myśmy przyjęli na naszych uczelniach, a nie ma się nijak do rzeczywistej oceny pracownika dydaktycznego uczelni. Jeżeli weźmiemy najlepszych ludzi o najwyższym poziomie wiedzy, najlepszych naukowców w naszej organizacji, wcale to nie oznacza, że będzie to najlepsza uczelnia wyższa. Ja zajmuję się tym, żeby to, co jest po stronie pasywów, chociaż na chwilę przeszło na stronę aktywów. No więc ludzkość masowo odkrywa, że intranet może przynosić również efekty, a nie być tylko ładny. Ustalamy tak, że od dzisiaj proszę raz w tygodniu przesyłać mi taki raport. To jest potrzeba, natomiast po drugiej stronie tej potrzeby mamy realne możliwości realizacji tego. I okazuje się, że skrócenie, czyli jakby wyrównanie standardów, że do wszystkich typów informacji w tej organizacji docierałoby się w 15 minut, to firma dziennie oszczędzałaby 85 tysięcy. Jaka forma kształcenia nabrała, można powiedzieć, największej popularności? No, największa popularność, proszę Państwa, to jest kształcenie ludzi do roboty. I kiedyś to się nazywało robotnik, była fabryka, teraz to się nazywa biuro. Cały czas problem kulturowy jest ten sam. Za dużo inwestycji w to, co jest, za mało w to, co mogłoby być.
I teraz w ramach projektu 21, w którym profesor Fazlagic nam pomagał, myśmy jeździli po Polsce i pokazywaliśmy na różnych uczelniach, na czym polega przedsiębiorczość, że to jest rachunek prawdopodobieństwa, po pierwsze. Po drugie, to nie jest to, jaką wiedzę przyswoiłeś, tylko co potrafisz z niej zrobić. Po trzecie, ile testów wykonałeś, ile prób wykonałeś. Zwracam Państwu uwagę na to, że Toffler zupełnie inaczej podał definicję analfabetyzmu w XXI wieku, która dotyczy w szczególności polskiego rynku, który jest rynkiem szybko zmieniającym się. My jesteśmy naprawdę mistrzami transformacji, to trzeba przyznać. Tylko że my widzimy, że w ślad za tą transformacją zostają pewne ogony. I teraz co do tych ogonów, jak Toffler się odniósł? Jedna z dziennikarek go zapytała, no dobrze, panie profesorze, ale gdzie ci analfabeci? Przecież wszyscy potrafią czytać i pisać. Mówi, widzi pani, problem jest w definicji. Uczyć się i zapominać. Potem uczyć od nowa i znowu wyrzucać na śmietnik. A potem znowu uczyć od nowa i zapominać. No mówi, dobrze, ale gdzie ci analfabeci? Ci, proszę panią, którzy tego nie potrafią. Średniowiecze to początek Uniwersytetu Europejskiego, a Uniwersytet w Bolonii to jest 1088, jak mnie pamięć nie myli, rok. Także minimum 1000 lat możemy liczyć na historię Europejskiego Uniwersytetu. Pewnie możemy policzyć na nią trochę więcej, jeżeli uwzględnimy to wszystko, co się działo w starożytności. W tych czasach nowoczesnych, czyli gdzieś powiedzmy od końca, czy od drugiej połowy XVIII wieku, zaczyna się kształtować uniwersytet taki, jak my go znamy dzisiaj, czyli taka instytucja wyższej czy też zaawansowanej edukacji. Pozycja polskiego uniwersytetu na świecie jest dość słaba, na co wskazują zarówno rankingi, w których polskie uniwersytety, nawet te najlepsze, nie wypadają najlepiej. Trzecia, czwarta setka rankingów ogólnoświatowych. Nie ma też odpowiedzi jasnej na pytanie, jak kształcić, żeby to przynosiło efekty i żeby nauczyć ludzi tego, żeby się umieli przez całe życie uczyć. Mamy różne konflikty. Mamy na przykład konflikt interesów, konflikt wartości. Są to konflikty zimne w organizacji, w szkole wyższej. Mamy też konflikty gorące, tak zwane, i do nich jest zaliczany konflikt strukturalny, konflikt danych oraz konflikt relacji. Trudno jest na przykład powiedzieć, które wartości są lepsze, które gorsze. Dlatego konflikty wartości w organizacji, a zwłaszcza właśnie w szkole wyższej, po prostu są nierozwiązywalne. Jako globalne trendy w szkolnictwie wyższym pan Marcin rozpoznaje rosnącą liczbę osób z wyższym wykształceniem. Tutaj to się, jak wiadomo, rozmaicie rozkłada po różnych krajach i nie jest tak, że kraje, jak Państwo wiecie, że kraje o najwyższym poziomie rozwoju gospodarczego jednocześnie mają najwyższe wskaźniki umasowienia szkolnictwa wyższego. Tutaj jest krótka informacja, o czym być może Państwo wiedzą, to znaczy o nowym narzędziu oceny uczelni. W efekcie wielkiej krytyki prostych rankingów, które niczym tabela ekstraklasy, tylko według jednego wymiaru, dzięki wskaźnikom złożonym, szeregowały poziom poszczególnych uczelni, proponuje się taki, taki typ narzędzia, który jest bardziej narzędziem analitycznym, jeżeli chodzi o obecność polskich uczelni w trzeciej setce, warto popatrzeć na te uczelnie, które sąsiadują z naszą Jagiellonką, czy z Uniwersytetem Warszawskim, czy z Politechniką Warszawską. To są uczelnie, które intuicyjnie, bez dalszych badań, uznalibyśmy za pokrewne pod względem poziomu z państw znajdujących się na podobnym poziomie rozwoju gospodarczego. Chodzi o to, żeby pracować tak, jak lubimy i zarabiać tak, jak lubimy. To jest celem również projektu, który mam przyjemność koordynować, Open Cloud Transfer. To jest projekt, którego celem właśnie jest wypracowanie modelu transferu technologii, modelu komercjalizacji wiedzy, technologii. Istota komercjalizacji, no wiadomo, te pieniądze pojawiły się to nie bez kozery, bo chodzi o to, żeby prowadzić badania, pewnie tej klasyfikacji bardziej badania stosowane, badania przedkonkurencyjne, uzyskać wyniki, które da się, krótko mówiąc, spieniężyć, da się sprzedać. Prowadzimy badania, uzyskujemy wyniki tych badań, te wyniki przedstawiamy osobie upoważnionej na uczelni, to wszystko oczywiście jest poufne. Tam następuje stwierdzenie innowacji i potencjału rynkowego.
Następnie we współpracy właśnie z konsultantem takiego Centrum Transferu Technologii, tak jak mniej więcej widzieliście Państwo na filmie, i rzecznikiem patentowym następuje zabezpieczenie tego pomysłu i gdy jest już zgłoszenie patentowe, można właściwie, jak to Amerykanie mówią ładnie, robić marketing to license, czyli właściwie już zacząć rozglądać się za tym, jak sprzedać dane dobro intelektualne.